Człowiek żywy to jest człowiek, który jest cały sobą. Powtarzam, cały sobą. Do mnie przychodził taki chłopak, student do spowiedzi i kiedyś powiedział tak. Przewodniczący, ja potrafię matce powiedzieć bardzo wulgarne słowa. Jak się tam wtrąca, to mówię, odczep się ode mnie, ja mam swoje życie i zostaw mnie w spokoju, jestem dorosły. Za godzinę idę do mojej dziewczyny, po takim nawrzucaniu matce idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa, wypijam piwo na Starym Mieście i mówię, że ja muszę wyjechać do Stanów, bo ja się tu duszę. Ja się duszę w Polsce, to jest mała prowincja, ja muszę zrobić wielki biznes. A potem przychodzę do księdza i boję się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy z kolejnej masturbacji. A my, który ty jesteś prawdziwy? Ten do matki, ten do dziewczyny, ten do kumpli? Co ksiądz sobie życzy? Do wyboru, do koloru. Ja już mam automat włączony właśnie, nie pokazać siebie prawdziwego, tylko pokazać się z automatu. Kim ja jestem naprawdę? I człowiek, być człowiekiem sklejonym. Człowiek, który jest sklejony, jest wewnętrznie tak zintegrowany. Jest bardzo odważny. W takich nawet codziennych sytuacjach. Kiedyś księża zaprosili księdza biskupa, żeby pokazać mu cuda polskich Bieszczad i byli umówieni na plebanii o 14 na obiad, ale się spóźnili pół godziny i do stołu zasiedli, obejrzeli tam ręce, umyli o 15. Biskup bierze barszczyk do ust i mówi, oj pani gospodyni, coś ten barszczyk taki chłodny, a ona stoi w drzwiach, mówi, trzeba było dłużej gadać. Trzeba było dłużej gadać. Jak chcecie, to wam podgrzeje, ale ona się nie boi biskupa. Co biskup może zrobić? Na pielgrzymce warszawskiej jedzie biskup Zawitkowski samochodem odprawić mszę pielgrzymom, a droga zatarasowana, bo do wioski nie wolno wjeżdżać, jak jest pielgrzymka. Kierowca się wychyla, mówi, a dziewczyna stała na straży. Panienko, otwórz, ksiądz biskup jedzie na mszę. Nie było rozkazu. Biskup się wychyla, słuchaj, poznajesz mnie, ksiądz biskup Józef, no otwórz szlaban, bo musi być ksiądz rektor zgodę wydać. Jezu, zadzwonił do rektora, ten wyleciał, jak podpaliliby mu łóżko. Oczywiście księdza biskupa tu wpuszczamy, coś, no i msza się odprawiła. Ksiądz biskup mówi, tu jest na placu dziewczyna, która nie chciała mnie rano wpuścić. Niech wstanie. 5000 ludzi, która to, Jezu, która to? Wstało dziewczę, biskup mówi, ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by własnego ojca nie wzięła do łapówki. Ona się nie boi. Wiecie, czego my się boimy? Że się wyda, kim naprawdę jesteśmy. Dwóch facetów pojechało na delegację i spali w jednym pokoju w hotelu. I wstają rano i jeden mówi, ale żeś przez sen gadał. Co gadałem? Ale powiedz, co gadałem? On mówi, numery konta podawałeś swoje. Kiedyś, gdy pracowałem w kurii, 1 kwietnia stanąłem z moim kolegą Tadeuszem w drzwiach i jak wchodził młody ksiądz, taki młody, starszego, byśmy się bali prowokować, to mówiliśmy, mówi się o tobie. Co? Co się mówi o mnie? Wyszła jakaś sprawa. Ale jaka sprawa wyszła? No, z ministrantami w wakacje. Ale co z ministrantami w wakacje? No ten mecz, turniej piłki nożnej. Uff. Proszę Państwa, jak bym powiedział, twoje maile z dziewczyną twoją będą wydrukowane jutro w gazecie tu lokalnej. Twoje kłótnie z mężem będą spisane i wypuszczone w telewizji. Ale które kłótnie? Ale które maile? Ale które co? Boimy, że to się wyda. Dlatego ludzie nie lubią nawet, jak się na nich patrzy, mówię. Jak na zdjęciach, czy pan Ziemkiewicz pisał w książce Polactwo, pisał, że na zachodzie Europy, jak jedzie obcy człowiek i z jego wzrok spotka się z innym człowiekiem, z wzrokiem innego człowieka i on się uśmiecha do mnie, prawda? To ja go nie znam, ale skoro on się do mnie uśmiecha, może żeśmy się gdzieś spotkali. Na wszelki wypadek się oduśmiechnę do niego i kiwnę głową. Spróbujcie w Polsce w autobusie relacji Giżycko-Mikołajki intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz, coś gapisz? Coś można? Coś można? Policja mówi, jak cię zaczepią, oddaj im zegarek, oddaj im portfel, nie patrz się im w oczy. Nie patrz się im w oczy, bo ich sprowokujesz do tego. Bo on przez oczy zagląda się do człowieka. Czy jesteś żywy? Wiecie, nieraz tych truposzczaków można spotkać nawet przy ołtarzu. Jak udzielam ślubu u świętej Anny, to już będzie na koniec. Jak udzielam ślubu u świętej Anny, to proszę, stańcie do siebie twarzami, wiążę im ręce z tłum, powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. I kurczę, na 10 ślubów, teraz może mniej, ale jeszcze z 4, to on się gapi w sufit i biorę cię, Anno, za żonę. Nie chcę jej spojrzeć w oczy. Potem ona, biorę cię, Krzysztofie, za męża i w podłodze coś sukam. Upadł, macie kwiaty. Jeszcze się robi nieraz komiczna sytuacja, jak pan młody ma nie imię tak jak ja, Piotr. I ona do mnie mówi, ślubuję ci miłość.
i patrzy mi się w oczy. Jak taka młoda blondynka mówi do mnie i ślubuje ci miłość, wierność, to tak się fajnie robi przy tym ołtarzu. Ale jak taka wdowa, 60 lat, 100 kilo wagi i nie opuszczę cię aż do śmierci, to ja mówię, w tą stronę, proszę, w tą stronę. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Kim ja jestem? Czy ja żyję? O to się trzeba troszczyć, bo można, powtarzam, być martwy i całkiem dobrze funkcjonować. Można być ściętym kwiatem i wyglądać całkiem porządnie. Wiecie, żeby serce ożywić, no oczywiście jest jedno miejsce, gdzie ożywia się serce, konfesjonał. Wiecie, po czym poznać, że spowiada się człowiek żywy? Bo on przyjdzie, uklęknie i powie tak, proszę, jeszcze pół minutki, dobrze? Albo tak cisza, to ja już mogę zacząć. Po czym poznać, że spowiada się cyborg? Ostatnio raz byłem w sprawie tej więcej, ty to cztery razy, więcej ciebie nie będę, wszystkie rzeczy nie żałuję, ciebie ojcze, proszę o rozgrzeszenie. Potem ja mówię, trzy razy to i to, do widzenia. Człowiek żywy myśli, o się zaplączę. Proszę księdza, może ja to źle powiedziałem, ale chciałem się wyjaśnić, że w moim życiu i on widzę, że żyje, że on tworzy tą spowiedź, że on kreuje tą spowiedź, że on kreuje tą człowiek, że jest zjednoczony. Automat spowiada się automatycznie, czyli się nie spowiada. Czyli miejscem, gdzie ożywiamy, jest oczywiście konfesjonał. Miejscem tym jest spotkanie z sytuacją czy z człowiekiem, który nam kiedyś to życie odebrał. Wiecie, jest taki wiersz, ja go tu już nie znajdę. 20 lat nie dotykałem tej klamki, a teraz przyjechałem tutaj do tej mojej starej szkoły, żeby znaleźć moje serce, które kiedyś mi to odebrano. Może cię kiedyś, przepraszam za słowo, pobito w kiblu. Może cię kiedyś ktoś molestował i ta szkoła stała się dla ciebie strasznym miejscem. Od tamtego czasu nie żyjesz, tylko grasz. Wróć i się tu pojednaj ze sobą. Wiecie, słowo ożywiające ludzi, to słowo przepraszam. Idź do swojego kolegi i powiedz, słuchaj, ja cię 5 lat temu sponiewierałem. Przepraszam cię za to. To go ożywi. Widzieliście film Linia Życia? Nauczyciele, lekarze wprowadzają się w stan śmierci klinicznej, żeby zobaczyć, jak jest po drugiej stronie. Ale przy okazji ożywają ich sumienia, które mówią, kiedyś kogoś skrzywdziłeś. Jest piękna scena, jak jeden facet, dorosły już facet, szuka koleżanki z klasy, z której się śmiał, że jest murzynką. W książkach telefonicznych i nagle znajduje, jest, wyszła za mąż, zmieniła nazwisko, ale to ona. Jedzie do niej poza Nowy Jork, ona tam w ogrodzie pracuje, on mówi, cześć, tam Ellen, poznajesz mnie? Ona mówi, no jasne, że cię poznaję. Przyjechałem tutaj, żeby cię przeprosić. Coś się zwariował? Skończyliśmy szkołę 20 lat temu i ty mnie teraz chcesz przepraszać? No wiesz, chciałem cię przeprosić, bo wtedy cię strasznie dotknąłem twoimi przezwiskami. Ona mówi, nie ma sprawy, co ty, straciłeś czas i benzynę? To ja już lecę. On jest w dziachu, ona mówi, hej, zaczekaj. Dobrze, że przyjechałeś. Może masz nierozwiązaną sprawę z kimś, od tamtego dnia nie żyjesz, nie jesteś sobą. Przeproś. A on mi więcej zrobił. Dobra, to on będzie się liczył z Panem Jezusem na swoją taryfę. Ty przeproś za swoje. Tam jest wskrzeszenie człowieka, gdzie ludzie się przepraszają, darują sobie winy, gdzie ludzie ze względu na Pana Boga proszą Go o dar życia. Pamiętam, jeden chłopak opowiadał, że właśnie to, co Państwu mówiłem na początku, że rozmawiał z wszystkimi, tylko nie z ojcem. I się wkurzył. Dlaczego ja z ojcem, moim rodzonym ojcem, nigdy nie mogłem pogadać? Dał się przyjechać do domu, więc zadzwonił przez telefon. Ojciec odebrał. Tato, cześć, to ja, Marek. O, Marek, dobrze, że dzwonisz, już daję mamę. Nie, ja do ciebie, tak? A co się stało? Tato, chciałem ci podziękować za to, że płacisz za moje studia. 5 lat, akademik, studia, cisza w telefonie. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Kłóciliśmy się nieraz, ale jesteś w porządku z staruszkiem. Dzięki ci za wszystko. Marek, potrzebujesz pieniędzy? No nie, nie mówię ci, że tak dzwonię, tylko z serca. Z serca? Dzięki, czekałem na ten telefon parę lat. Koniec. Najważniejsza rozmowa ich życia. Żywi pogadali, prawdziwi się spotkali. Życzę Państwu, żebyśmy nie tylko w teorii właśnie sobie tą przy ambonce i w kościółku pięknym mówili, ale żebyśmy życie od Boga dostali, pielęgnowali je i żeby wszystko, co sztuczne, umarło. Kiedy umrzesz, zanim umrzesz, kiedy umrą twoje szpany, twoje popisy, twoje numery, twoje mądrości, jakie przez
Pamiętaj, jeśli dużo gadasz, to idź na przyjęcie i przestań gadać. Jeśli mało gadasz, to idź na przyjęcie i zacznij dużo gadać. Jeśli jesteś pedancikiem, to zrób w domu taki bajzel, jakiego nie było tam dawno, a jeśli jesteś brudasem, to wymyj wszystko i poukładaj na półce. Rób odwrotnie niż potrafisz. Wtedy będziesz wyszedł do prawdziwego życia. A szpanerstwa odrzuć na bok. Wszystkie pozy, wyobrażenia odrzuć na bok. My się bardzo boimy, co zostanie. Zostaniesz ty, piękny ty. Piękny, podobający się Bogu i ludziom. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.